Kryminatorium. Kasia miała zaledwie 17 lat. Lubiła zabawę, dlatego często uczestniczyła w popularnych wówczas dancingach. Nie miała chłopaka, więc każda taneczna impreza była dla niej okazją, aby poznać ciekawego młodego mężczyznę, z którym być może spędzi resztę życia. Dziewczyna mieszkała w niewielkiej nadmorskiej miejscowości. Dlatego też okazji do imprezowania, szczególnie w czasie wakacji, miała wiele. 22 lipca 1967 roku razem z siostrą i znajomymi wybrała się na zabawę do restauracji Fala w pobliskim Sarbinowie. To wioska położona zaraz obok Mielna, która dziś liczy nieco ponad 500 mieszkańców. W sezonie letnim zarówno Mielno, Sarbinowo, jak i inne okoliczne nadmorskie miejscowości odwiedzane są przez wielu turystów. Bawią się tam także miejscowi. Kasia spotkała kogoś, kto... No właśnie, co wydarzyło się na zabawie w Sarbinowie w wakacje 67 roku? Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Kasia wyszła na zabawę po godzinie 20, jednak kolejnego dnia, gdy nie wróciła do domu, jej matka zaczęła się niepokoić. Zapytała starszą córkę, Zuzannę, co mogło się stać. Dziewczyny do restauracji Fala poszły przecież razem. Jak to? Jeszcze jej nie ma? Dziwne, wczoraj około północy wyszła z zabawy z jakimś młodym chłopakiem. Od tego czasu na parkiecie już jej nie widziałam. Myślałam, że może wróciła wcześniej do domu. Ja wyszłam z dancingu około 2:00. Wtedy na pewno jej już nie było. A wzięłam ze sobą jeszcze jej sweter, który zostawiła w restauracji. Zuzanna zapamiętała, że chłopak, z którym tańczyła i wyszła jej siostra, mógł mieć około 20 lat. Miał na sobie niebieską koszulę z kołnierzem. Do Sarbinowa przyjechał z Piły. Był na wycieczce razem z bratem oraz kolegami. Czy ten młody mężczyzna może wiedzieć o jej zniknięciu coś więcej? Matka zaginionej postanowiła to sprawdzić. Pojechała do pobliskiego Sarbinowa, aby tam na miejscu wypytać o córkę i znaleźć młodego mężczyznę. Wiedziała już, że Kasi nie ma u żadnej koleżanki ani u bliskich. Nikt z jej znajomych nie wiedział również, gdzie mogła przybywać. Informacje przekazane od turysty z Piły mogły okazać się więc niezwykle ważne. Matka szybko ustaliła miejsce postoju wycieczki tego młodzieńca. Dotarła również do samego chłopaka. Był niewiele starszy od Kasi. Zgodnie z tym, co wcześniej opowiedziała Zuzanna, chłopak rzeczywiście przyjechał nad morze z Piły i z tej miejscowości też pochodził. Nazywał się Henryk. Henryk Jankowski. Mężczyzna miał 19 lat. Był karany za kradzież. Jako nastolatek uciekał z domu i wałęsał się po kraju. Pracował jako pomocnik w warsztacie samochodowym w Pile. Nie miał tam dobrej opinii. Był nieobowiązkowy i leniwy. Znajomi opisywali go jako człowieka małomównego, zamkniętego w sobie i tajemniczego. Był bardzo porywczy. Przykro mi, ale obawiam się, że nie będę w stanie pani pomóc. To prawda, tańczyłem wczoraj z młodą dziewczyną. Nie przedstawiła mi się, więc nie znam jej imienia i nazwiska, ale to mogła być Kasia. Po północy wyszliśmy wspólnie przed budynek. Tam chwilę porozmawialiśmy. Chcieliśmy odetchnąć i nabrać świeżego powietrza. Gdy staliśmy na zewnątrz, podeszło do nas dwóch gości. Jacyś młodzi mężczyźni, nie znałem ich. Oni zabrali ze sobą Kasię i odeszli. Ja wróciłem do sali po marynarkę, a gdy wyszedłem ponownie na zewnątrz, nikogo już tam nie było. Więcej jej już nie widziałem. Nie pozostawało zatem nic innego, jak zgłosić sprawę na milicji. Matka Kasi jeszcze tego samego dnia, około 16, stawiła się na posterunku milicji w pobliskim Mielnie. Przedstawiła całą sytuację, opisała wygląd córki i opowiedziała o swoich obawach. Nie zapomniała także wspomnieć o Henryku, który mógł być jedną z ostatnich osób, które tej nocy widziały dziewczynę przed zniknięciem. Funkcjonariusz po przyjęciu zgłoszenia pojechał do Sarbinowa, aby osobiście porozmawiać z mieszkańcem Piły.
Wyszedłem z dancingu po jakichś 10-15 minutach. Byłem zmęczony. Nie miałem ochoty na dalszą zabawę. Wróciłem do naszego autokaru. On stoi jakieś 150 metrów od fali, w sensie tego lokalu, no tej restauracji, w której się bawiliśmy. Spałem w autokarze, bo nie starczyło dla mnie miejsc w domkach na kempingu. Byłem tam jeszcze z kilkoma chłopakami, ale po powrocie szybko zasnąłem. Henryk nie potrafił opisać mężczyzn, którzy przed restauracją nawiązali kontakt z Kasią i zabrali ją ze sobą. Tak długa nieobecność dziewczyny była co prawda niepokojąca, ale jak dotąd nie znaleziono żadnych śladów, które mogłyby wskazywać na to, że z Kasią stało się coś złego. Powodów jej zniknięcia mogły być dziesiątki i cała historia mogła się przecież jeszcze skończyć szczęśliwie. Wtedy wszyscy w to bardzo wierzyli. Henryk po rozmowie z milicjantem i przedstawieniu wersji zdarzeń z poprzedniej nocy wrócił do Piły. Jego wycieczka wyjechała z Sarbinowa kilka godzin później. Sprawę przejęła komenda milicji w Koszalinie. Funkcjonariusze rozmawiali z bawiącymi się na dancingu osobami. Kasia i jej siostra Zuzanna przebywały w restauracji Fala w towarzystwie kilku znajomych. Jedna z tych osób opowiedziała, że około północy przed budynkiem Kasię zaczepiło dwóch chłopców. Jeden z nich miał na sobie marynarski mundur. Czy to właśnie o tych mężczyznach opowiadał Henryk? Zostali oni dokładnie sprawdzeni. Okazało się, że mają mocne alibi. Ze zniknięciem dziewczyny nie mogli mieć nic wspólnego. Zostali wyeliminowani z kręgu podejrzanych. Milicjanci na tamtym etapie śledztwa przyjęli kilka hipotez. Po pierwsze, dziewczyna mogła wyjechać, aby odpocząć od domu i bieżących spraw. Przy takim wariancie najprawdopodobniej odezwie się do bliskich za kilka dni. Może przeniosła się na inną imprezę, zabalowała zbyt mocno, a teraz bała się wrócić do domu. Takie sytuacje się przecież zdarzają. Młodzi ludzie robią dziwne rzeczy, często nie zdając sobie sprawy z późniejszych konsekwencji. Niestety, z każdą godziną panowało także coraz większe przekonanie, że mogło stać się coś złego i nieobecność Kasi spowodowana jest jej śmiercią. Dziewczyna mogła popełnić samobójstwo, mogła też zostać porwana albo zabita, mogła też ulec nieszczęśliwemu wypadkowi. Sprawdzono więc teren wokół restauracji, tam gdzie Kasia była widziana po raz ostatni, ale penetracja tych miejsc nie doprowadziła do znalezienia nowego tropu. Przełom nastąpił 3 lipca, a więc półtora tygodnia po zaginięciu dziewczyny. Jeden z mieszkańców Sarbinowa wybrał się do swojego ogrodu. Część działki przeznaczona była na uprawę warzyw, ale w rogu ogrodu teren ten nie był zagospodarowany. Zarastały go wysokie chwasty, które właścicielowi sięgały nawet do pasa. Mężczyzna z daleka zwrócił uwagę, że niektóre zarośla są ugniecione i wyłamane. To wzbudziło jego czujność. Podszedł bliżej, bo to miejsce nie dawało mu spokoju. Mniej więcej 2 metry od ogrodzenia zauważył ciało młodej kobiety. Natychmiast wezwał milicję. Nie było wątpliwości. To ciało zaginionej kilkanaście dni wcześniej Kasi. Zwłoki były w daleko posuniętym rozkładzie. Ogród, w którym dokonano odkrycia, znajdował się około 100 metrów od restauracji Fala. Ciało leżało twarzą do ziemi i było częściowo obnażone. Niebieska sukienka, którą Kasia miała na sobie w dniu zaginięcia, naciągnięta była na jej głowę, a białe reformy ściągnięte do kostek. Nie było wątpliwości, że doszło do morderstwa. Wiele wskazywało na motyw seksualny zabójstwa. Sprawca celowo ukrył zwłoki w zaroślach. Na lewym nadgarstku Kasi milicjanci znaleźli żółty zegarek firmy Wiesna. Jego wskazówki zatrzymały się na godzinie 1:26. W tym momencie mogło dojść do napadu i ewentualna szamotanina lub upadek dziewczyny na ziemię zatrzymały mechanizm zegarka. Kasia po raz ostatni była widziana po północy, więc godzina 1:26 mogła być zbliżona do czasu jej zgonu, a na pewno do momentu ataku. Milicjanci wykluczyli motyw rabunkowy.
Co prawda z palca Kasi zniknął pierścionek, który nosiła przed śmiercią, ale ta biżuteria nie była zbyt kosztowna. Dziewczyna mogła też zgubić ten pierścionek już wcześniej, na przykład na tanecznej zabawie albo po wyjściu z lokalu. Gdyby sprawca zaatakował ją z pobudek finansowych, najprawdopodobniej zabrałby ze sobą wartościowy jak na tamte czasy zegarek. Takie założenie przyjęli wówczas śledczy. Sprawca musiał zaatakować ją z zaskoczenia. No nie ma wyraźnych śladów walki ani na jej ciele, ani na odzieży. No mało prawdopodobne też, aby przyszła do tego ogrodu w te chwasty dobrowolnie. Na ziemi też nie widać śladów szamotaniny. Wydaje mi się, że do ataku musiało dojść gdzieś indziej. I tam dziewczyna została zamordowana, a potem sprawca przeniósł jej ciało właśnie tutaj. Niedaleko, przy płocie, odkryto zdeptane chwasty i ślady, które wskazywały na to, że przez płot przechodziła osoba w butach z twardą podeszwą. Poza tym w ogrodzie nie znaleziono ważnych śladów albo przedmiotów, które mogły mieć związek ze zbrodnią i które mogłyby pomóc w dotarciu do sprawcy. Dziewczyna zginęła przez uduszenie. Sprawca wykorzystał należący do niej pasek z tkaniny, zacisnął go na szyi ofiary i zawiązał ciasno na dwa węzły. Znaczny rozkład ciała utrudnił oględziny. Nie udało się stwierdzić dodatkowych obrażeń i śladów. Nie zabezpieczono nasienia. Nie potwierdzono, aby 17-latka została zgwałcona, ale ułożenie zwłok mogło wskazywać na to, że sprawca odbył stosunek płciowy z ofiarą i to najprawdopodobniej wtedy, gdy ta już nie żyła. Spróbujmy zrekonstruować ostatnie godziny życia Kasi. O tym, co działo się w restauracji Fala od godziny 20 do północy, opowiada siostra zamordowanej. Przez większość czasu Kasia przebywała tylko w naszym towarzystwie. Mam tutaj na myśli mnie oraz kilku dobrych znajomych, którzy bawili się razem z nami. Piliśmy alkohol. Kasia też piła. Chłopcy, których znaliśmy, nie byli za bardzo chętni do tańca, dlatego bawiłyśmy się też z innymi. Kasia tańczyła właściwie z każdym, kto ją o to poprosił. Jednym z tych chłopców był niejaki Leszek. On także przyjechał z Piły tą samą wycieczką co Henryk. Przyszliśmy na zabawę około 21. Razem ze mną przyszedł Henryk i jeszcze czterech kolegów. Wcześniej wypiliśmy jeszcze dwie butelki wina i piwo, a na sali każdy z nas dodatkowo wypił szklankę wina. Tańczyłem z Kasią przed północą. Powiedziała mi wtedy na ucho, że bardzo podoba jej się mój kolega. Chodziło o Henryka. Zależało jej, aby z nim także zatańczyć. Nie zdążyłem mu nawet przekazać tych słów, bo gdy orkiestra rozpoczęła nowy utwór, Heniek sam poprosił ją do tańca. Świadkowie dobrze zapamiętali tańczącą parę. Niektórzy zwrócili też uwagę, że na parkiecie doszło między nimi do pocałunku. Po chwili wspólnie wyszli z budynku. Henryk był więc najważniejszym elementem układanki. Gdy milicjanci rozmawiali z nim kilkanaście dni wcześniej, sytuacja była zupełnie inna. Wtedy nikt nie wiedział jeszcze, że dziewczyna nie żyje. Nie było powodu, aby go aresztować. Milicjanci nie znaleźli wówczas elementów, które mogłyby łączyć chłopaka z zaginięciem Kasi. Coś mi mówi, że ten młody z Piły nie mówi nam całej prawdy. Może wyszedł z dziewczyną na zewnątrz, aby się przewietrzyć, ale gdy byli sami, mogło dojść do jakiegoś konfliktu. Zaczął się do niej dobierać, nalegał na odbycie stosunku, ale ona nie chciała się zgodzić, był wściekły i stracił kontrolę. Może nawet zabił ją przypadkowo podczas szamotaniny. Mogło dojść do nieszczęśliwego wypadku, po którym spanikował. Tego też nie możemy wykluczyć. Gdy zdał sobie sprawę, że nie żyje, zaciągnął ciało w te zarośla i uciekł, a nam przedstawił bajeczkę o dwóch nieznajomych, którzy odeszli z dziewczyną. Milicjanci coraz śmielej podejrzewali, że właśnie taka hipoteza może być prawdziwa. Nie było jednak na to bezpośrednich dowodów. Chłopak nie przyznał się do zabójstwa, a ponadto nikt nie widział, aby zrobił dziewczynie coś złego. Jednak podczas kolejnych przesłuchań Henryk zaczął zmieniać swoją wersję. Dopowiadał nowe szczegóły, a jego słowa wzbudzały coraz większe wątpliwości. Gdy z nią tańczyłem, to przyciskała się do mnie i próbowała mnie całować.
podnieciłem się. Wydawało mi się, że ta dziewczyna daje mi na parkiecie znak, że chce czegoś więcej. Dlatego zaproponowałem wyjście z lokalu, aby przejść na kolejny etap znajomości. Powiedziałem jej, że chcę na chwilę wyjść, bo na parkiecie jest ciasno i duszno. Poszliśmy w kierunku wioski. Gdy byliśmy obok pewnego gospodarstwa, zauważyłem kobietę z dzieckiem. To dziecko wtedy mocno płakało, dlatego odeszliśmy jeszcze kawałek dalej od głównej drogi. Staliśmy na poboczu i tam zaczęliśmy się całować. Ci dwaj nieznajomi mężczyźni podeszli do nas dopiero wtedy, a nie przed budynkiem fali, jak wcześniej mówiłem. Zabrali dziewczynę i odeszli. Henryk cały czas utrzymywał więc, że dziewczyna odeszła z kimś innym. Sugerował, że ci nowo przybyli mężczyźni musieli ją dobrze znać, bo ładnie się z nią przywitali. A do niego z kolei powiedzieli: idź się bawić, ona zaraz przyjdzie. I tę samą komendę miała powtórzyć także Kasia, dlatego chłopak pokornie wrócił na salę. Henryk zeznał, że gdy po chwili wracał tą samą drogą, idąc w kierunku autokaru, nie spotkał już ani Kasi, ani tych dwóch mężczyzn. Był zły, że ci odbili mu dziewczynę, ale co miał zrobić w takiej sytuacji? Wrócił więc do autokaru i spokojnie położył się spać. Gdy wszedł do pojazdu, nakrzyczał na niego jeszcze kierowca, który również spędzał noc w tym miejscu. Henryk, zapalając światło, obudził kolegę, za co dostał surową reprymendę. Miejsce, w którym miał rozstać się z dziewczyną, znajdowało się niedaleko ogródka, w którym kilkanaście dni później znaleziono zwłoki. Tym razem chłopak w trakcie rozmowy z milicjantem o dziwo przypomniał sobie także wygląd tych dwóch nieznajomych mężczyzn. Teraz był nawet w stanie przedstawić ich rysopisy. 6 sierpnia 1967 roku Henryk Jankowski został tymczasowo aresztowany pod zarzutem dokonania zabójstwa. Jednak w kolejnych dniach nie udało się znaleźć dowodów na jego winę, a on także uparcie się do tego nie przyznawał. W związku z tym po 2 tygodniach prokuratura powiatowa w Koszalinie uchyliła tymczasowy areszt i Henryk mógł wrócić do Piły. Pomimo tego, że mieszkaniec Piły wciąż był głównym podejrzanym, sprawdzano także inne tropy. Wytypowano 30 mężczyzn, którzy mogli mieć związek z zabójstwem. Z tej grupy Henryk wskazał mężczyznę o imieniu Czesław, który w feralną noc miał być jednym z dwójki nieznajomych, którzy na drodze zaczepili Kasię. Okazało się jednak, że wskazany Czesław nie mógł pojawić się w noc z 22 na 23 lipca na drodze w Sarbinowie. Razem z kolegą bawili się co prawda tej nocy na imprezie, ale w zupełnie innej miejscowości. Nie mógł być przecież w dwóch miejscach jednocześnie. Miał żelazne alibi. W noc zabójstwa nie było go w restauracji Fala ani w pobliżu tego miejsca. Pozostałe wytypowane przez milicjantów osoby także żadnego związku ze śmiercią dziewczyny mieć nie mogły. Pojawiało się coraz więcej sygnałów, które świadczyły o tym, że Henryk kłamie. W trakcie przesłuchań wspominał o spacerującej z dzieckiem kobiecie i o świetle, które paliło się w oknie jednego z domów przy drodze. Po dokładnym sprawdzeniu ustalono, że żadna z tych sytuacji nie mogła mieć miejsca. Przesłuchanie kolejnych świadków przynosiły rezultaty. Oto zeznania mieszkanki Sarbinowa, której dom stał niedaleko miejsca przestępstwa. Po północy ze snu wyrwał mnie przeraźliwy krzyk kobiety. Dochodził ze strony zabudowań. Ten krzyk słyszał także inny świadek. Mężczyzna mieszkający w domku kempingowym kilkadziesiąt metrów od miejsca znalezienia zwłok. Obudziłem się 30 minut po północy, gdy z zabawy wrócił mój syn Przemek. Zasnąłem po jakichś kilkunastu minutach, ale wtedy znowu coś mnie obudziło. Tym razem był to krzyk kobiety dochodzący od strony zabudowań. O tym, co działo się chwilę wcześniej, opowiedział także Przemek, który tej nocy także bawił się w fali. Z restauracji wyszedłem 15 minut po północy. Wstąpiłem na chwilę nad morze, aby otrzeźwieć. A gdy wracałem na kamping obok zabudowań, zauważyłem całującą się parę. Nie przyglądałem się im, więc nie jestem w stanie opisać ich wyglądu. No jednak jestem pewny, że poza tą dwójką nikogo więcej tam wtedy nie było.
Gdy położyłem się do łóżka, nie zasnąłem od razu. Ja też usłyszałem ten krzyk. Pamiętam, że spojrzałem wtedy na zegarek. Była godzina 1:30. Wszystko wskazywało więc na to, że świadkowie słyszeli krzyczącą Kasię. Godzinę 1:30 można było więc uznać jako moment ataku i przybliżony czas zgonu 17-latki. Podobną godzinę wskazywał też niesprawny zegarek Kasi. O tej godzinie Henryka nie było już na sali w restauracji Fala. Nie było go także w autokarze, bo trafił tam dopiero pół godziny później. Henryk nie miał więc alibi na co najmniej jedną godzinę i właśnie w tym czasie doszło do zabójstwa. Na temat Henryka kilka słów opowiedziała milicjantom jego była dziewczyna. Zerwałam z nim, bo się go bałam. Pewnego razu bez powodu powiedział, że chce mnie zabić. Chwilę później zacisnął ręce na mojej szyi. Udało mi się na szczęście jakoś wyrwać i mu uciekłam, ale więcej nie chciałam mieć już z nim nic do czynienia. Namawiał mnie wielokrotnie do seksu. Ja nigdy się na to nie zgodziłam. Gdy się całowaliśmy, był taki nachalny, czasami nawet brutalny. Podobnie było w sytuacjach, gdy tańczyliśmy ze sobą. Nie umiał się wtedy zachować. Jakakolwiek przyzwoitość nie miała dla niego znaczenia. Obmacywał mnie i zachowywał się jak zwierzę. Bywały chwile, że nie potrafił się kontrolować. Henryk po tym, gdy wyszedł z aresztu, zaoferował swojej byłej dziewczynie spotkanie. Miał jej powiedzieć o tym, co tak naprawdę wydarzyło się w Sarbinowie. Bo o całej sytuacji i o tym, że Henryk był w tej sprawie aresztowany, wiedzieli już wszyscy jego znajomi. Kobieta miała jednak obawy co do tego spotkania, ale ostatecznie zgodziła się z nim spotkać pod warunkiem, że do spotkania dojdzie w miejscu publicznym, tam gdzie będzie mogła czuć się bezpiecznie. Henryk zgodził się na to, ale ostatecznie nie przyszedł. Tłumaczył się później, że miał zbyt wiele obowiązków. Inne dziewczyny, które miały z nim kontakt, także potwierdzały, że pocałunki wywoływały u niego niezdrowe wręcz podniecenia, nawet agresję. Wiele kobiet próbował namówić do seksu, ale żadna nie chciała się zgodzić. To wywoływało u niego coraz większą frustrację. Nie mógł zaspokoić swoich potrzeb. Gdy wrócił do Piły, opowiadał znajomym o spotkaniu z Kasią. Jednak każdemu przedstawiał inną wersję zdarzeń. Czasami mówił, że zostawił dziewczynę przy drodze, a on miał w tym czasie pójść na salę po marynarkę. Gdy wrócił, dziewczyny nie było. Innym razem przekonywał, że 17-latka odeszła od niego z dwoma nieznanymi mu mężczyznami. Czasami, gdy ktoś w jego towarzystwie nawiązywał do tego tematu, Henryk wpadał w szał, reagował złością i agresją. 5 kwietnia 1968 roku, a więc 8 miesięcy po śmierci Kasi, Henryk Jankowski został ponownie aresztowany. W trakcie przesłuchań przedstawił śledczym nową wersję zdarzeń, tym razem tę prawdziwą. Kasia była pijana. Przytulała się do mnie w trakcie tańca, gdy ją pocałowałem, to nie protestowała. Pomyślałem, że to może właśnie z nią podczas tej nocy uda mi się odbyć pierwszy w życiu stosunek. Dlatego zaproponowałem wyjście z lokalu. Poszliśmy drogą przez wieś. Byliśmy objęci jak para zakochanych. Trzymałem dłoń na jej ramieniu, a ona na moim biodrze. Po chwili skręciliśmy w dróżkę dojazdową przy jakimś gospodarstwie. Zatrzymaliśmy się obok płotu. Pocałowałem ją. Czułem, że mogę pozwolić sobie na więcej. Z początku nie protestowała. To mnie podnieciło i byłem już niemal pewny, że zaraz to zrobimy. Położyliśmy się na ziemi, ale gdy zacząłem ją rozbierać, ona nagle wstała i zaczęła krzyczeć. Mówiła: myślisz, że jestem taka łatwa, że zrobię to z przypadkowo poznanym facetem? Uderzyła mnie ręką w twarz, krzyczała na mnie i odeszła. Nie mogłem jej na to pozwolić. Bałem się, że po powrocie na zabawę skompromituje mnie w oczach moich kumpli. W dodatku byłem już bardzo podniecony. Dogoniłem ją, prosiłem, żeby się uciszyła. Jedną ręką zatkałem jej usta, a drugą zacisnąłem na gardle. Henryk przyznał, że dusił przyciśniętą do płotu Kasię tak długo, aż zorientował się, że ta bezwładnie osuwa mu się z rąk na ziemię. Nie dawała oznak życia. Przestraszył się i uciekł.
Po chwili wrócił, aby sprawdzić, czy dziewczyna żyje, ale ona nie oddychała. Wtedy, nie zdając sobie sprawy z tego, co robi, zacisnął na jej szyi pasek i zaczął zastanawiać się, co zrobić z ciałem. Zauważyłem, że za płotem jakieś 10 metrów dalej rosną wysokie chwasty. Przeciągnąłem tam ciało. Miałem z tym trochę problemu, bo sukienka zaczepiła się o ogrodzenie, ale ostatecznie się udało. Później wyrwałem trochę tych roślin i rzuciłem je na ciało. Gdy wracałem pod płotem, zobaczyłem jeszcze jej but. Podniosłem go i rzuciłem w stronę zwłok. Henryk następnie miał wrócić do restauracji Fala. Tam zabrał swoją marynarkę, zamienił jeszcze kilka słów ze znajomym i wyszedł. Na chwilę poszedł nad morze. Rozmyślając o tym, co się przed chwilą wydarzyło, zapalił papierosa, a później wrócił do autokaru. Wcześniejsze wersje, które przedstawiał milicjantom i tłumaczenia, były kompletnym kłamstwem. Nie mijała ich wówczas żadna kobieta z płaczącym dzieckiem. Nie było także tych dwóch nieznajomych mężczyzn, którzy rzekomo mieli od niego przejąć Kasię. Henryk wskazał dokładne miejsce, w którym udusił dziewczynę. Milicjanci znaleźli tam zaginiony pierścionek zamordowanej, którego Kasia nie miała na palcu w chwili odkrycia zwłok. Wersja zdarzeń, którą przedstawił młody mieszkaniec Piły, pokrywała się z ustaleniami śledztwa. Teraz nie było już wątpliwości, że to on był sprawcą zabójstwa. 26 września 1968 roku zapadł wyrok w tej sprawie. Henryk stanął na ławie oskarżonych w Sądzie Wojewódzkim w Koszalinie. Wymierzając oskarżonemu karę, należało mieć na uwadze brutalny sposób jego postępowania oraz jego beztroskie zachowanie po popełnieniu przestępstwa, świadczące o braku skrupułów. Jednak młody wiek tego mężczyzny nie pozwala na bezterminowe wyeliminowanie go ze społeczeństwa. Henryk J. uznany zostaje za winnego zabójstwa i skazany na 15 lat pozbawienia wolności, a także utratę praw publicznych i obywatelskich na 5 lat. Skazaniec odwołał się od tego wyroku. Chciał, aby Sąd Najwyższy uwzględnił jego czyn jako nieumyślne spowodowanie śmierci i tym samym zmniejszył karę. Tak się jednak nie stało. Zachowanie oskarżonego definitywnie wskazuje na to, że nie tylko godził się z tym, iż może zabić dziewczynę, ale do jej śmierci bezpośrednio zmierzał. Wskazuje na to fakt, że skoro oskarżony spostrzegł, że po zwolnieniu ucisku gardła ofiara osuwa się bezwładnie na ziemię, nie tylko nie próbował jej ratować i nie zaalarmował znajdujących się w pobliżu ludzi, ale zdjął z niej pasek i zadzierzgnął nim mocno jej gardło z pełną świadomością, iż pozbawia ją życia. Jesteście pewnie ciekawi, jak potoczyły się dalsze losy Henryka. Dziennikarka Joanna Krężelewska w swojej publikacji na ten temat pisze, że Henryk nie odsiedział całego wyroku. Wyszedł warunkowo po 10 latach. Miał wtedy 30 lat. Sąd nakazał mu znaleźć nową pracę i prowadzić nienaganny tryb życia. Wyglądało na to, że proces resocjalizacji w jego przypadku może się udać. Za kratkami skończył szkołę zawodową i zdobył nowy fach. Został introligatorem. Za swoje dobre zachowanie i sumienne przykładanie się do obowiązków za kratkami dostawał liczne nagrody. Nie wiem, co dzieje się z nim teraz, ale jak przekonuje autorka tekstu z książki Historia pisana zbrodnią, Henryk 2 lata po wyjściu na wolność ponownie miał problemy z prawem. Tym razem chodziło o usiłowanie zabójstwa. Takie śledztwo toczyło się w prokuraturze w Pile. W internecie znajduje zdjęcie grobu Kasi. Na pomniku, poza datą urodzenia i śmierci, widnieje również zapis, że dziewczyna zginęła śmiercią tragiczną. Obok jest także jej czarno-białe zdjęcie. Ta zbrodnia to efekt ciągu niefortunnych zdarzeń. Że też dziewczyna na zabawę musiała wybrać właśnie ten lokal, właśnie tego dnia, właśnie wtedy, kiedy był tam on, młodzieniec, który od samego początku imprezy wpadł jej w oko. Gdyby tylko wtedy wiedziała, jak bardzo niebezpieczny jest jej taneczny partner.
Odcinek powstał na podstawie tekstu autorstwa Henryka Czmocha o tytule Tragiczny Dancing, zamieszczonego w magazynie Problemy Kryminalistyki w 1973 roku oraz tekstu Joanny Krężelewskiej pod tytułem Zatrzymało się jej serce, zatrzymały się wskazówki, zamieszczonego w książce Historia pisana zbrodnią. Imiona i nazwiska występujących w materiale osób zostały zmienione.